Cześć, witajcie, z tej strony Ekspert i zapraszam was na czwarty odcinek Ekspert Game Broadcast, w którym zrelacjonuję odcinek 605 teleturnieju Milionerzy, który był wyemitowany 2 marca 2023 roku. W tym odcinku swoją grę kontynuował Marcin Maj, zaczynając od pytania 9 za 125 tysięcy złotych. Na to pytanie uczestnik zaznaczył odpowiedź C, która okazała się poprawna. Problemy ponownie zawitały na pytaniu 10 i w związku z tym Marcin Maj wziął drugie koło ratunkowe, czyli pół na pół, które odrzuciło odpowiedzi C i D i zostawiło odpowiedzi A i B. Z tych dwóch odpowiedzi uczestnik wybrał odpowiedź B, która okazała się błędna i poprawną odpowiedzią na to pytanie była odpowiedź A. Marcin Maj zakończył swoją grę, wygrywając 40 tysięcy złotych. Kolejną uczestniczką 605 odcinka Milionerów była Iwona Sasinowska-Kalus, która przeszła konkurencję Kto pierwszy ten lepszy z czasem 11 sekund i 848 tysięcznych sekundy. Na pierwszym pytaniu uczestniczka wybrała odpowiedź B, która była poprawna. Pierwsze kłopoty zaczęły się na pytaniu drugim, na którym uczestniczka wzięła koło pytanie do publiczności. 68% publiczności zagłosowało na odpowiedź A, na B 2%, na C 12% i na D 18%. Uczestniczka wybrała odpowiedź, którą wybrała większość publiczności, wygrywając w ten sposób gwarantowany 1000 zł. Na pytanie trzecie i czwarte Iwona Sasinowska-Kalus zaznaczyła odpowiedź D, która na oba pytania była poprawna. Na pytaniu piątym uczestniczka wykorzystała kolejne koło, czyli pół na pół, które zostawiło odpowiedzi C i D. Spośród tych dwóch odpowiedzi uczestniczka wybrała odpowiedź C, wygrywając w ten sposób 10 tysięcy złotych. Na pytaniu szóstym uczestniczka użyła ostatniego koła ratunkowego, czyli telefonu do przyjaciela, jednak tym razem nie została zasugerowana żadna odpowiedź. Ostatecznie uczestniczka zaznaczyła odpowiedź B, która była błędna, a poprawną odpowiedzią na to pytanie była odpowiedź A. Iwona Sasinowska-Kalus zakończyła swoją grę z wygranym, gwarantowanym 1000 zł. I również w tym momencie zakończył się czas odcinka. Ze statystyk odpowiedź A była poprawna 3 razy, odpowiedź B tylko raz, a odpowiedzi C i D 2 razy. Z kół ratunkowych pół na pół zostało użyte 2 razy, a telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności tylko raz.